Dawno, dawno temu, w chatce nieopodal lasu, mieszkało rodzeństwo. Marysia i jej brat. Biedne było ich życie, ale szczęśliwe. Kochali się i pomagali sobie nawzajem. Pewnego ranka brat wyruszył do lasu narąbać drzewa. Siostra została w domu, szykując trawę. Kiedy długo nie wracał, Marysia założyła chustkę na ramiona i pobiegła szukać brata. Zaniepokoiła się, nie słysząc znajomych głosów na leśnej polanie, na której zwykle pracował. Jak wielka była jej rozpacz, kiedy w pobliżu ogromnego krzaka jagód znalazła jego ubrania. Podniosła załzawione oczy do góry i ujrzała nad głową czarny dron. Drogi widzu, to nie będzie zwykła baśń, gdyż autor dodał do niej wynalazków garść. Stasia Lema dzieła były inspiracją, co skończyło się bardzo wartką akcją. Dron krążył wokół niej i szumiał złowieszczo. Wnet zrozumiała, że to jej brat i pobiegła co tchu do Centrum Pomocy Międzyplanetarnej. Niektórzy zwali to miejsce Aleksą XXI wieku. Ratuj Aleksę, on jest wszystkim, co mam. Zrobię wszystko, żeby uratować mego brata. Gdy używam lokalizatora podróżnika, nigdy nie martwię się, gdy ktoś mi znika. W gratisie go dostałam, gdy targi nowoczesnej technologii w Łodzi zwiedzałam. Wpisuję twego brata dane i już wiem, co jest grane. Oto lokalizator podróżnika, podążaj za nim. On już jest zaprogramowany. Będziesz wędrować tak długo, tam gdzie chcesz, aż te 3 powerbanki wyczerpiesz. Kiedy 3 z nich wyczerpie się od twej wędrówki, dotrzesz tam, gdzie jest twój brat, a gdzie nie sięga mój wzrok krótki. Marysia rozpoczęła swą podróż międzyplanetarną. Kiedy pierwszy powerbank był już całkiem wyczerpany, lokalizator zatrzymał się na Marsie, przed stacją kosmiczną. Weszła dziewczyna do środka i zobaczyła zmartwioną mieszkankę Marsa. Podczas burzy piaskowej zaginął mój syn. Burza zniszczyła anteny i odbiorniki. I nie wiemy, gdzie on się podziewa. Mam na to radę. Spójrz, to lokalizator, który odczyta twoją tęsknotę i zaprowadzi nas na miejsce, gdzie jest twój syn. Jednak, by to się stało, musisz zaśpiewać kołysankę, którą usypiałeś swoje dziecko. Fajna z ciebie, Marysiu, kobitka. A oto jest dla ciebie peleryna niewitka. Pokryta jest wyświetlaczem zwijanym przez Samsunga w urzędzie patentowym zarejestrowanym. Gdy ją założysz, w otoczenie się wtopisz. Kiedy drugi powerbank zaczął się wyczerpywać, lokalizator zatrzymał się przed starym opuszczonym planetarium na planecie Solaris. Wrota do planetarium miały zdolność skanowania ludzi i odczytywania ich dobrych i złych uczynków.
otwierały się tylko przed tym, kto miał dobre serce. Wrota uchyliły się przed Marysią, dziewczyna mogła wejść do środka. Powitał ją android o imieniu Trurl. Na pierwszy rzut oka Trurl był w złym stanie. Witaj, mieszkańcy tej planety, ewakuowali się przed burzą magnetyczną, zostawiając wszystko w pośpiechu. Od tamtego momentu nie byłem aktualizowany. Moje oprogramowanie szwankuje, brakuje mi energii. Marysia bez wahania wyjęła swoje powerbanki, by dostarczyć androidowi energii. Lokalizator podróżnika zajął się zaś aktualizacją oprogramowania. Dobre Twe serce, przyjmij ode mnie maszynę tę. Ona wydrukuje wszystko, co chcesz. Print all you want 3000. To jest mega rzecz. Dziewczyna wyjęła swój wielofunkcyjny multibox, z którym nie rozstawała się w podróży. Jednym kliknięciem schowała do niego otrzymany podarunek, zmniejszając automatycznie jego gabaryty. Dzięki temu mogła schować całe urządzenie w kieszeni. Po niedługiej podróży dziewczyna wylądowała na planecie Ziemi. Gdy wylądowała, jej oczom ukazał się straszny widok. Wyniszczona zmianami klimatycznymi i destrukcyjną działalnością człowieka, planeta była w opłakanym stanie. Mieszkańcy cierpieli głód i niedostatek. Przywitały ją smutne spojrzenia zrezygnowanych mieszkańców. Wśród nich dostrzegła ich przywódcę Stefanoxa Lemoxa. Chodź proszę. Moja maszyna wydrukuje tyle jedzenia, ile tylko chce. Kiedy się posilicie, nigdy wiary w lepsze jutro nie stracicie. Po posileniu się mieszkańcy nabrali sił i zaczęli tańczyć ze szczęścia. Marysia wydrukowała mieszkańcom planety Ziemia cały bank nasion i enzym wzrostu oraz kody DNA, dzięki którym Ziemianie mogli w krótkim czasie odnowić zasoby biologiczne planety. W podzięce dziewczyna otrzymała niesamowity dar. Przyjmij proszę ten skromny dar. To cybermózg. Pomoże Ci pokonać wszelkie przeciwności i wykonać wszelkie zadania. Dziękuję. W dniu, kiedy ostatni powerbank się rozładował, Marysia stanęła przed gmachem Centrum Sterowania Galaktyką. Po wejściu do środka stanęła przed Ex Machiną, która zamieniła jej brata w drona. Zaszłaś już bardzo daleko, by uratować swego brata. To jednak nie koniec twojej przygody. Zrobię co zechcesz, tylko zwróć mi mego brata. Masz dobę, żeby mnie przechytrzyć. Jeśli czas minie, twój brat na zawsze pozostanie uwięziony. Marysia zabrała się do pracy bez chwili namysłu. Zaprogramowała swój dodatkowy cybermózg, który rozpoczął proces hakowania oprogramowania drona. Następnie zarzuciła na siebie pelerynę niewidkę, wyświetlającą obraz, który pozwolił jej wtopić się w otoczenie jak kameleon. Niezauważona przemknęła obok Ex Machiny. Zakradła się do panelu sterowania i wyłączając zasilanie unieszkodliwiła Ex Machinę. W tym czasie cybermózg uporał się z zadaniem, infekując dron złośliwym wirusem, uwalniając brata. Tak dobroć i miłość siostry zostały nagrodzone i rodzeństwo wróciło do swego domu. Spełniły się słowa sentencji per ardua ad astra, bo pokonawszy przeciwności, Marysia osiągnęła swój cel i sięgnęła gwiazd. Jestem Stanisław Dalecki ze Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi i nauczyłem się operować kamerą oraz dokonywać montażu filmu. E,
Nazywam się Eryk Siwocha, jestem uczniem szkoły podstawowej nr 91 w Łodzi. Podczas projektu najbardziej podobało mi się chyba nagrywanie filmu WC1, ponieważ SN to jest bardzo ciekawe miejsce, bardzo podobało mi się nagrywanie tego filmu, było bardzo ciekawe. Nigdy nie miałem styczności z takim nagrywaniem. I WC1 też jest bardzo ciekawe miejsce nagrywania takiego filmu, bardzo dużo miejsc było przystępnych do nagrywania. Nazywam się Anna Wysocka i chodzę do szkoły podstawowej nr 91 w Łodzi. Od zawsze chciałam być aktorką i cieszę się, że mogłam spełnić swoje marzenie, biorąc udział w tym projekcie. Nazywam się Natalia Grzelak, jestem ze szkoły podstawowej nr 91 w Łodzi. Nasz film to powieść science fiction stworzoną na bazie zwykłej bajki dla dzieci, a dzięki naszej ambitnej grupie, pomocy nauczycielek i wielu ciekawych wykładów stworzyliśmy z tego naprawdę fajną opowieść.